Następny dzień Vlogmas na moim kanale. A w tym filmie opowiem Wam o moich zwierzakach. A dzisiaj Wam opowiem o moim kotku, gdzie mam bluzkę, Lili. Lili tutaj sobie jadła przed chwilą, bo ona nie lubi, powiem Wam, i uciekać chce, ale niech tu sobie będzie zjadła, więc otwieramy. Nie wiem, czy ten kalendarz dzisiaj, ale no chyba. Otwórzmy go. Jeszcze nie ten numerek. Chyba tak, bo już nie pamiętam. Lili? O, ona już sobie poszła. Co my tu mamy? Mamy kolczyki. Takie w gwiazdki. Takie kolczyki. W tym 14 tu. O, tam tu. Wyjmę tak. Mamy te cukiereczki malutkie. Teraz ten, gdzie tu jest 14? Tutaj. Otwieram. Raczej ten. Smak. Tutaj już widzę. 14. I tu mamy jakaś szyszka, jakiś orzeszek. I taki obrazek. I tutaj Oreo. Tu widzę. Jest 14 i... O, Lili kalendarze mucha. I mamy tutaj takie. Więc kalendarze już mamy otworzone. Ten vlogmas będzie 3-dniowy, dlatego, że w tym filmie właśnie opowiem Wam o moich zwierzakach. Jeszcze nie zdradzam Wam, jakie zwierzaki, ale jak widzicie, dzisiaj moim gościem specjalnym jest Lili. I dzisiaj właśnie opowiem Wam o Lili. Lili to kot brytyjski, krótkowłosy, niebieski. Ma taką milutką, szarą sierść. Lili jest towarzyska, ale nie lubi, jak jej się dotyka. Na przykład, żeby jej się zabierało na ręce, nosiło, no właśnie, to ona tego po prostu nie lubi. Kupiliśmy Lili, jak była mała. Teraz ma Lili 3 latka, więc jest już trochę duża. Jak Wam mówiłam, Lili lubi być w towarzystwie, ale właśnie nie lubi, jakby się brało na ręce, głaskało, no bo wtedy staje się agresywna, ale lubi sobie położyć się na kanapie i patrzeć na wszystko, na przykład co my robimy. Tak to bardzo lubi spać i by mogła cały dzień spać i całą noc także spokojnie śpi, ale rano musi się wyszaleć z naszym drugim kotkiem, Ramosem. Lili musi być czesana, ale ona tego bardzo nie lubi, więc dlatego musi chodzić do fryzjera, dlatego że jak tu widzicie, nie wiem czy teraz, ma tutaj na szyjce takie puszki, które jej wychodzą i to trzeba wyczesywać właśnie i ona linieje, więc też dlatego, ale ona czesania nie lubi. Lili, powiem Wam, lubi we wszystko wejść. W najmniejszy kartonik, wazonik, wszędzie wejdzie, a jak widzicie jest duża, więc różnie się to potem kończy i jest przy tym bardzo dużo śmiechu. Lili bardzo lubi także jeść, je tak około co 3 godziny i je suchą karmę i mokrą karmę rano i wiadomo, kiedy Lili już tak bardziej zgłodnieje, bo wtedy idzie najczęściej do mojej mamy, opiera się tak o nią, wspina się, łapką ją klepie i miau, to wtedy wiadomo, że już chce jeść. Lili, o dziwo, bardzo lubi chodzić do weterynarza, dlatego że u weterynarza staje się misiem. Tak jak Wam mówiłam, w domu czasami może być agresywna, a u weterynarza to jest misiaczek, daje się przytulać, głaskać, robić wszystko. Nawet raz miała pobieraną krew i była bardzo grzeczna. Zobaczcie, jaka jest najeżona. Nie podoba jej się to, że ją nagrywam. I powiem Wam, że Lili jest kotem domowym. Ona cały czas jest w domu, nie wychodzi wcale na dwór. Ja już Lileczce na dzisiaj daję spokój, a my widzimy się już jutro z kolejnym moim zwierzakiem. Thank you.
kosem i on też tutaj będzie sobie jadł, bo też nie chce ze mną tutaj być, a my otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Ten nie. No co, Ramos, masz, no tutaj. Zjadłeś tu. Gdzie jest 15? Tutaj. Ciekawe, co to będzie. Takie długie. Był zegarek, to teraz jest bransoletka. Albo taki łańcuszek. Bardzo fajnie. Teraz tutaj 15. Co, Ramos? Znalazłam. Krówka. I taki obrazek. Odłożymy. Tutaj jest. Tu. No. Ten. I teraz Oreo. Tutaj już widzę. I mamy cukierka, więc kalendarze już są otworzone. Ramosek to jest kotek dachowiec. Przybłąkał się tutaj. Był u nas na podwórku. Zachorował i zawieźliśmy go do weterynarza. I weterynarz powiedział, że by on był po prostu w domku. No i właśnie dlatego mamy tego pięknego pana. Ramosek to bardzo duża przylepa. Lubi leżeć w łóżku, lubi się przytulać. Bardzo to lubi. Mruczy. I powiem wam teraz taką ciekawostkę. Nie lubią się z Lili. Po prostu nie wchodzą sobie w drogę, a czasami tam sobie na siebie po prostu powarczą. Ramosek tak jak Lilka, także lubi dużo jeść, proszę sobie. Je tak jak Lilka, tak samo i suchą karmę, i mokrą rano. Ramosek bardzo lubi się bawić. Zobaczy jakąś piłeczkę, jakiegoś kotombolsa na przykład, od razu go łapie, od razu to jest jakaś zabawka. Lubi się bawić tymi wędkami, piłeczkami różnymi, ma takie swoje różne myszki. Też lubi się bawić, więc Ramos uwielbia zabawki. A Ramos w przeciwieństwie do Lili nienawidzi weterynarza. Już w drodze jak jedziemy, to on wie, że jedziemy do weterynarza, to już krzyczy, już miauczy, a na widok weterynarza to by mógł uciec po prostu. Nienawidzi. Ramos powtarza to, co Lili. Lili jak coś zrobi, to on powtarza. I że Lili lubi wszędzie wejść, to on tak samo. Też wszędzie wchodzi. Tylko, że on jest dachowcem, to powinien też według mnie umieć tak wejść, że nic nie przewrócić. Lili nic nie przewraca, a Ramosek albo coś spadnie, coś przewróci, albo on też czasami spadnie. Ramos w przeciwieństwie do Lili nie chce spać. W nocy całą noc prześpi, ale w dzień by mógł się bawić. Najlepiej to być u nas na kolanach, biegać, bawić się, skakać, wszystko robić. Tylko nie spać. W nocy śpi, a w dzień nie. Ramosek ma teraz 2 latka. Gdy się do nas przybłąkał, to był jeszcze malutkim kotkiem, bo miał tak 4 może miesiące. Tak dokładnie to sami nie wiemy, ale teraz dajemy mu właśnie tak 2 latka. Powiem wam jeszcze taką ciekawostkę. On ma na imię Ramos, a moja prababcia mówi często do niego Roman, więc my też czasami go wołamy, czy mówimy do niego Roman. Nie wiem, czy zauważyliście, wczoraj miałam bluzkę z Lili, a dzisiaj też mam z kotkiem i jest to Ramos. Więc ja teraz będę się bawiła razem z Ramoskiem, a z wami widzę się już jutro z kolejnym zwierzakiem.
ale na pewno sobie myśleliście, że dzisiaj będzie ze mną mój piesek, tak jak mam na bluzce. Ale nie, nie, ubrałam tą bluzkę, ale dzisiaj nie będzie ze mną mojego pieska, no bo mój piesek Abi pokazywał psią rewie mordy. A dzisiaj będą moje dwie świnki. Tośka, będzie i Tosia, i Pusia. Dzisiaj Wam opowiem o nich. Więc świnki na bok, żeby mi tu nie spadły. O, a teraz otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Więc dzisiaj ten, dziewiątka, tutaj. Mamy tutaj takie dwie gumeczki, jedna czarna, jedna taka przeźroczysta. One na rękę mogą być albo na włosy, ale powiem Wam, że trochę cisną. No ja bym wolała spinkę. Ale dobra, odkładamy. Teraz ten. Tu było 15, 16. Tutaj. Wow! Jeszcze chyba Chupa Chupsa nie było. Zobaczcie, jest to kolowy lizak Chupa Chups. Bardzo lubię kolowe. Więc fajnie. I teraz ten tutaj. O, z tej strony. Otwieramy i mamy pociąg. Ciuchcie. O, i tu mamy taki obrazek. Jest jeszcze kolatka. Teraz tutaj. O, tutaj. Jest, to było otwarte. Dobra, próbujemy. Chyba tak. Bo smak ma taki właśnie. 16. Duże. Chyba Oreo, bo Oreo są w takich dużych, ale nie wiem. Zgadłam. Mamy tutaj Oreo. Wiem, Oreo. Jest, więc kalendarze mamy otworzone. Kto mnie ogląda na bieżąco, to ten wie, że mam dwie świnki morskie. Tosię, tą, dostałam w kwietniu tego roku, a Pusię, tą, dostałam we wrześniu tego roku. Świnki się różnią tym, jak widzicie, że są innego koloru. Są to rozetki obydwie. Pusia jest ciemna, jest bardziej taka długowłosa, tak bardziej, bo ma dłuższe i jest taka bardziej tu czarna, a tutaj z tego boczku, o, jak widzicie, ma takie jasne. A Tosia jest tutaj, jak widzicie, czarna, tu ma białe, a tu ma takie brązowe, więc Tosia jest trzykolorowa, a Pusia jest dwukolorowa. Moje prosiaki są wielkimi łakomczuchami. Już jak przyszły na to legowisko, to wiedziały, że na tym legowisku dostaje się ogóreczka. Więc już mnie tutaj próbowały podgryzać i dostały ogóreczka i sobie go chrupią. Jak wiecie, moje świnki mieszkają razem w jednej klatce. Bardzo lubią być razem, bardzo lubią spać razem. Tulą się nawet jak śpią w domku. Ale widać, że Tosia jest taką starszą siostrą. Tosia bardziej rządzi, a jak coś się Tosi nie podoba, to noskiem przegoni Pusię. A Pusia wpaczona w Tosię, powtarza to, co robi Tosia, robi to samo, próbuje czasami na przykład robić to samo. Gdy się boi Pusia, to wtedy wtula się w Tośkę, więc widać, że jako dwie siostry świnki morskie bardzo dobrze się ze sobą dogadują. Świnki linieją, mam do nich, jak wiecie, szczotkę i je wyczesuję. A z pazurkami jest tak, że muszą mieć bardzo często obcinane, ale częściej właśnie u tych tylnych nóżek. Wcześniej jeździłam do weterynarza, a aktualnie obcina im pazurki mój tata. Thank you.
co Wam opowiedziałam o moich zwierzakach Wam się podobało. A jeżeli chcecie więcej filmów z moimi zwierzakami, to napiszcie w komentarzu. I jeśli chcecie też, żebym opowiedziała o moim piesku Abi, to też mi napiszcie, to na pewno nagram taki film. A ja już będę się z Wami żegnać i dzisiaj mam do pozdrowienia Julkę, która pisała ze mną na Instagramie, Dominikę i Kasię. Pozdrawiam Was dziewczyny, buziaczki, wpadajcie na wszystkie social media, dawajcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Buziaki, pa!